był w składzie zespołu, który grał do mojej płyty, Najbliżej i Najdalej, a teraz spotkaliśmy go po powrocie z Australii, poszliśmy na jakiś występ, patrzymy, a na scenie Wojtek gra. No i rozpoczął się kolejny etap naszej wspólnej drogi artystycznej. Także fajnie, to tak po prostu świat jest mały, naprawdę. Bardzo mnie to wzrusza. No i oczywiście jestem wdzięczna mojemu mężowi, któremu się na tyle spodobały moje piosenki, że ich się nauczył, chociaż jest wykładowcą matematyki i nie musiał, ale się nauczył umysłu ścisły. No, także ten... Myślę, że nie będę zbyt dużo tutaj o sobie mówić. Może tyle, że śpiewałam jako Magda Żuk kiedyś piosenki kabaretowe i byłam laureatką Festiwalu Krakowskiego 19 w 1983 roku. Ja wiem, że nie wyglądam, dziękuję. To w każdym razie tak właśnie to jest. Także zacznę. Tak właśnie zastanawiałam, jak ułożyć te swoje piosenki, bo ich naśpiewałam w życiu strasznie dużo. I one były bardzo różne, bo od takich kabaretowych, przez literackie, poetyckie, ballady. No i tak jakoś się one ułożyły same w jakąś taką kolejność, która tak śmiesznie zobaczyłam, że ona właściwie opisuje moją drogę życiową, moje dorastanie czy coś takiego właśnie. Więc to fajnie jest móc o sobie opowiedzieć piosenkami, więc tak właśnie to będzie. Najpierw będą te piosenki, które były wcześniejsze, więc żywe obrazy, czyli powtórka z Maneta. Piąta rano w mieście Łodzi, w parku trzęk wódeczkę goli. Ptak świergoli biesu jada, patrol cichcem się zakrada. Jest niedziela, słońce wschodzi, piąta rano w mieście Łodzi. Po posiłki kapra skoczył, we dwóch trudno trzech otoczyć. Cóż, że zieleń, cóż, że kwiaty, gdy brak szmalu na mandaty. Na nic wszelkie tłumaczenia, władza serce ma z kamienia. Sprawa pachnie bardzo źle, ratuj ich, panie Mane. Rzeknij władzy, pan łaskawie, że śniadanie to na trawie. Wątrobianki nie dojedli, w radiowozie rządkiem siedli. Głupio wyszło, jak widzicie, sztuka sztuką, życie życiem. Sprawa pachnie bardzo źle, ratuj nas, panie Mane. Rzeknij władzy, pan łaskawie, że śniadanie to na trawie, że śniadanie to na trawie. To była taka... No, dziękuję bardzo. To była piosenka napisana przez Tomka Olszewskiego z miasta Sopot. O,